Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie zaprezentuję monetę 20 zł rocznik 1987. I słuchajcie, jest to ewenement, jedna z nielicznych monet, kiedy jej cena w internecie jest dużo, dużo większa niż cena w katalogu. Katalog wycenia tę monetę na 4 zł w stanie menniczym, a na internecie kosztuje 20 zł 15. Ja kupiłem akurat tą z rolki za 20 zł. No i sobie zrobimy skalę makro i się okaże, czy ona jest rzeczywiście w idealnym stanie. Słuchajcie, i nakład 22 213 tysięcy sztuk 410. Cena 4, 26,5 mm, 8,7 g miedzi, nikiel, ran ząbkowany. Ja dałem za monetkę 20 zł. Sam byłem zdziwiony podczas ostatniego odcinka, że po tyle są te monety. 20 zł, dalej 20 zł. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Prawdopodobnie mało się zachowało, bądź jest popyt. No i cena wzrosła. A więc przejdźmy teraz do skali makro. Mamy tutaj skalę makro. 1:1 zbliżenie. Teraz dobrze to widzimy na laptopie. Wszystkie szczególiki. Za bardzo nie ma do czego się tu rzeczywiście przyczepić. Wygląda na to, że moneta rzeczywiście została wyciągnięta prosto z rolki. Jeżeli widzicie jakieś ślady pojedyncze, słuchajcie, jakieś takie wgniecenia są spowodowane mechanicznie podczas bicia tych monet w mennicy, więc to jest dopuszczalne. Oczywiście im więcej tych rys menniczych, no to wtedy jakość monety i jej stan spada na dół. Można się tu przypatrzeć. Jeżeli ktoś coś zauważy, możecie śmiało pisać. Ten nalot na obrzeżu monety spowodowany spatynowaniem bardziej, długim leżeniem w rolce. 8,7, czyli przeleżało w rolce około 33 lata. I tutaj orzełek. Można się bliżej przypatrzeć, ale też nie widzę raczej żadnych defektów. Orzeł idealnie zachowany, oko w głowie bardzo dobrze widoczne. Znak mennicy pod łapą orła. I tutaj widzimy takie przetarcie między... Teraz zróbmy sobie zbliżenie. Nie wiem, czym to spowodowane. To już można zakwalifikować jako defekt. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze widać. Za duże przybliżenie też daje odwrotny skutek. Bardziej tutaj ta jedynka niewidoczna. 987. Rzeczywiście teraz patrzę tak poza i ta jedyneczka jest bardzo słabo wybita. Prawie, że trafił się destrukt. Data by była 987. Dobrze, teraz zróbmy sobie zakończenie. A więc monetka w bardzo, bardzo dobrym stanie. Można powiedzieć, że jest to stan menniczy. Jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć, jak wygląda stan menniczy, to jest moneta właśnie stanu menniczego, wyciągnięta prosto z rolki. Tutaj wiadomo, jak ta skala jest makro duża i na laptopie pewno ktoś ogląda, czy na komputerze, bo na telefonie nawet jeszcze tak nie widać, no to te wszystkie rysy od razu są bardzo dobrze widoczne. Ale jeżeli moneta jest w stanie wielkości naturalnej, to jej wygląd jest bardzo ładny. Dobrze, napiszcie, co sądzicie o tej monecie, o jej stanie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!